Hejka kochani, z tej strony Nicole i witam was w najnowszym odcinku na moim kanale. Dzisiaj nagrywam moje top 3 i wy zadawaliście, w sumie zadajecie teraz na Instagramie różne kategorie. I ja z tych kategorii właśnie podaję swoje top 3, typu nie wiem, na przykład top 3 rasy konie i tak dalej. Właśnie siedzę sobie w aucie i będę jechała do Sanecika, muszę z nim dzisiaj pochodzić, sprawdzić czy ma wszystko na padoczku, czy jest czyściutki, bo wczoraj się wytarzał mocno w piachu, także trochę roboty dzisiaj będzie, takiej rutynowej, typowej, zwykłej, nic nowego, ale jednak robić to wszystko trzeba dalej, nic się nie zmienia, może zrobiłabym mu dzisiaj nawet meszyk, zobaczymy. Jadę do stajni, w ogóle mam tak brudny samochód, w sensie mam miejsce parkingowe pod jakimś dziwnym drzewem i ono jak kwitnie, to kwitnie jakimiś takimi płynnymi pyłkami, nie wiem jak to w ogóle wytłumaczyć, ale mam całe auto w takich kropkach twardych, zaschniętych i po prostu no nie mogę tego nawet wycieraczką wytrzeć z płynem do spryskiwaczy, muszę jechać na myjkę i już myłam ten samochód niedawno, a znowu jest tak samo uwalony jak niedawno, także może postanie zajadę i umyję ten samochód w końcu. Ale dobra, teraz nie o tym, jedziemy do stajni i jak przejadę, to zobaczę, czy już coś zadaliście, jakieś pytanko, bo dosłownie dodałam tą naklejkę z 5 minut temu i mam nadzieję, że będziecie zadawać ciekawe i oryginalne pytanka w tej naklejce. Właśnie dojechałam do stajni i jako pierwsze pytanko to jest top 3 konie z mojej stajni oprócz Soneta. I na pierwszym miejscu jest Januszek od Helenki. Na drugim miejscu jest Kazik, nowy sąsiad Soneta, za sztuczkę wykrzyw ryj, bo robisz tak wykrzyw ryj i on wykrzywia ryj, tak on też robi, więc za to ma plusik. I tutaj właśnie ciężko chyba z tym trzecim miejscem, ale tak chyba dam Arona, bo w sumie stoi naprzeciwko Soneta, są bardzo do siebie podobni, tak samo mają 19 lat, tylko się różnią w sumie odmianami, w drugą stronę mają po prostu lustrzane odbicia i Aronek jest po prostu troszkę niższy. Już nawet nie mówię, że grubszy, bo Sonet już teraz jest też gruby przez to, że ciągle stoi, nic nie robi, no ale nawet kontuzje się zgadzają. Umyłam dla Sonicika jabłuszko, wzięłam też uwiąz i przyszłam właśnie na padoczek, żeby sprawdzić, czy ma wodę, sianko i ogólnie zabrać go do boksu. Witka sobie tu stoi, Sonicik stoi tam, cały brudny. Bella ma fajny kantar. Sianka brak, woda jest na szczęście, także najtrudniejsze za mną, nie muszę nosić tej wody dzisiaj. A kolejne pytanko to są top 3 konie influ. Ja ogólnie nie mam w ogóle czasu, żeby oglądać YouTube'a czy cokolwiek i jedyne co kojarzę jakieś konie to są z Instagrama, także takie co najbardziej śledzę te konie i najwięcej chyba jakby widzę ich progres i tak dalej, takie co mi się najczęściej wyświetlają, to na pierwszym miejscu to chyba będzie Naknak od Zuzi, na drugim miejscu będzie Wish od Lamy Skacze, a na trzecim będzie Trójka, Bella, Aron i Fox, niech będzie tak, bo po prostu nie wiem kogo innego dać. A tu jest Sonecior, on jest top, najlepszy ze wszystkich. W sumie to stwierdziłam, że nie będę na razie sięgała Soneta, tylko pójdę sobie po sianko i rzucę mu po prostu siano najpierw, a później dopiero go zabiorę, bo w sumie bez sensu, żeby sobie stał w boksie i czekał na cud. Chwilę, bo muszę przejść, żeby mnie nie kopnęło. Także idę po to sianko i zaraz patrzę, jakie są kolejne pytanka i odpowiadam. Kolejne mamy pytanko top 3 firmy jeździeckie i jeśli chodzi o takie ze sprzętem typu czapraki, kantary, no to na pierwszym miejscu na pewno jest Eskadron, na drugim Kentucky, a na trzecim w sumie nie wiem, najbardziej chyba bym dała, powiem po prostu jako czapraki, to na pewno będzie Winteren, bo mają przekozackie po prostu czapraki, są naprawdę chyba nie ma najlepszych czapraków, jeśli chodzi o odprowadzanie potu i wentylację powietrza, bo po prostu w tym czapraku Sonet nigdy się nie spocił, a Sonet ma problem ze spoceniem, a ten czaprak nigdy nie był mokry, po prostu
tak dobrze odprowadza to całe ciepło, nie? Ale nie są na tyle piękne, jak na przykład takie eskadrony czy Kentucky, nie? To dam po prostu taki, tak o. Póki próbuję znaleźć chęć i siły na to, żeby wziąć to siano na widłach i zanieść do Syneta na padok, to jeśli chodzi o takie rzeczy z kosmetykami dla koni i takie, co testowałam, bo na przykład Efola nie testowałam jeszcze ani razu w sumie, tylko tyle, co brałam od Marty, więc nie mam jakiegoś super zdania wyrobionego, to jeśli chodzi o kosmetyki, to na pierwszym miejscu bym dała chyba Carrie Day & Martin, bo mają fajne odżywki do rozczesywania grzywy, szampony i tak dalej. Na drugie miejsce bym dała doktora Horsa na stówę. Bardzo, w ogóle chociażby za to, że mają pięknie pachnącą odżywkę do grzywy i ogona, która pachnie, nie wiem, jakąś wanilią czy czymś jeszcze, ale jak tylko psikam Sanetowi ogon tym, to cała stajnia pachnie i wszyscy pytają mnie, co tak pachnie ładnie. A trzecie, chyba bym dała Black Horse'a, bo mają różny asortyment, w sensie mają i odżywki, i mają jakieś maści, smary i tak dalej, także tak chyba bym ułożyła. Dobra, sypnęłam tutaj troszeczkę siana. Nie za dużo, ale tyle, ile dałam radę udźwignąć, tyle udźwignęłam, bo strasznie daleko jest od, nie od tych balotów tu, tylko od stajni, żeby to wszystko przenieść. Poza tym jeszcze musiałam przechodzić przez tutaj te barierki, więc ile się udało, tyle się udało. Idę zanieść widły i przyjdę po dziada. Top 3 kontuzje Soneta, to dam na pierwsze miejsce taką najbardziej poważną, a na trzecie miejsce taką mniej. To pierwsza to była właśnie, co teraz ma, no to zerwane ścięgno, najbardziej poważniejsza. Na drugim miejscu to jest ta z okiem, kiedy miał żoda oka. No i trzecia to jest właśnie z tym krwiakiem, który był niedawno. Na czwarte bym ustawiła to, jak wyhodował sobie gronkowca i paciorkowca w grudzie. A na piąte bym nic nie mogła dać w sumie, bo raczej nic już takiego poważnego nie było. Chciałam odpowiedzieć na to pytanie, ale ja nie mogę po prostu przejść normalnie obok tych słodziaków. Cześć. Kiedyś kupię sobie klacz i zaźrybię ją i będę miała dzieciaczka takiego. Mówię wam, czekajcie na ten moment, aż się dorobię i moje marzenie będzie spełnione. No ale wracając do pytania, to jeśli chodzi o marki bridgesów, to na pierwsze miejsce dam na pewno Felixa, Felix Buchler, tak to się pisze, przynajmniej nie wiem, jak się czyta poprawnie, nie jestem Niemcem, ale to zdecydowane top 1 dla mnie, bo cena, jakość, ogólnie wygląd tych bridgesów, wszystko się łączy ze sobą i naprawdę je bardzo polecam, mam najwięcej tych bridgesów, więc no nawet nic innego nie mogłabym dać na to pierwsze miejsce. Na drugie miejsce dam chyba Spooksa, bo ostatnio kupiłam sobie białe bridgesy ze Spooksa i bardzo fajne są. Nie wiem, jeśli chodzi o trwałość, bo dopiero postartowałam dwa konkursy w nich i Sonet stwierdził, że zrobi sobie L4. A na trzecie miejsce w sumie chyba nie mam co dać, bo jeszcze jedyne bryczesy, jakie mam, to z Horze, też białe, ale już są na mnie za małe. No ale w sumie dobrze mi się te Horze sprawdzały, bo długo w nich startowałam i nigdy mi się nawet nigdzie nie rozwaliły, ani żadnej dziurki się nigdzie nie przetarły. Lej też dobrze się trzymał, bo to były z silikonowym, także no mogłabym je polecić na trzecie miejsce. Na pewno nie podobały mi się bryczesy z Elta. Nie wiem, czy ja trafiłam na taką jedną parę średnią, która mi w ogóle nie przypasowała, że wolałam jeździć w dekatlonowych, bo to było dopiero na samym starcie mojej przygody z jeździectwem, czy jak, ale no Elt to na pewno nie jest dla mnie po prostu jako bryczesy. Wiem, że mogą się podobać różnym ludziom, bo często widziałam, że ktoś mi polecał nawet je, ale ja nie wiem, dlaczego po prostu nie dogadaliśmy się z tymi bryczesami i już nie dam chyba drugiej szansy im. Sonecik uwielbia źrebaczki, więc musieliśmy się tu na chwilkę zatrzymać. Mamuśka chyba go niezbyt lubi. Źrebak jest zainteresowany. Boże, co ty robisz? To tylko ja. Chodź. Chodź, idziemy, zostawimy źrebaczków. Niech się nie stresują. Idziemy do boksu.
trzeba się wyczyścić, bo sonet jest strasznie brudny. Właśnie ogarnęłam, że mi się skończył mecz ostatnio, a nie chce mi się iść do paszarki i go nieść z powrotem tutaj. Także dzisiaj wypróbujemy inny meszek, pożyczyłam od Julki. Jest to też z Optifida, z Saracena akurat, recovery mesh. I on też bardzo ładnie pachnie. Teraz dosypuję do mojego wiaderka, w którym robię zazwyczaj myszek i idę zalać to ciepłą wodą i później też zobaczymy, czy też będzie tak samo ładnie pachniał. No i damy sonetowi na spróbowanie. Mam nadzieję, że on go zje, bo zazwyczaj jak daję mu coś innego niż jego ulubiony mysz Stop Speka, to on niezbyt chce jeść, ale podobno ten jest bardzo, bardzo smaczny i jest akurat dla koni niejadków, także zobaczymy. Zalewam bardzo, bardzo ciepłą, sonetowi gorącą wodą spod kranu. Później jeszcze zobaczę, czy nie trzeba będzie dolać więcej, bo nie wiem, jak jego się robi. Robię tak teraz na oko, no ale woda jest bardzo, bardzo ciepła, więc na pewno się zdąży napęcznić i zrobić. W tym meszu nie mam pewności, czy jest siemielniany. Wydaje mi się, że nie, chociaż musiałabym sprawdzić. Także dodam ekstra miareczkę swojego siemienia lnianego po prostu do tego meszu. Woda jest ciepła, także na pewno się zrobi. W sumie stwierdziłam, że nie ma chyba sensu zalewać oddzielnie i wsypywać te siemię gdzieś później, jak się już samo gotuje, więc to się samo razem zrobi i wymieszam to jeszcze raz. Później dodam troszkę więcej wody, bo widzę, że mocno pije ten meszek i już pęcznieje. Także zobaczymy. Mam nadzieję, że sonetowi posmakuje, bo wtedy będę miała przynajmniej pewność, że jest jakiś mysz, który jeśli nie będzie na stanie Top Speka, to będę mogła wziąć mu ten. Idę włączyć światło w stajni, żeby widzieć konia, jak będę go czyścić. Wyprowadzam sonetę na korytarz, przeczyszczę mu troszeczkę ciałko, bo jak widzieliście, nieźle się uwalił. I później pójdziemy na stępa, pochodzić troszeczkę. Na szczęście jest dobra pogoda, bo nie jest za gorąco ani za zimno, jest tak idealnie. Nie ma słońca, które razi, tylko much jest trochę dużo, więc chyba założę mu maskę, ale to jeszcze zobaczę. Kolejne pytanko to są top 3 szczotki do czyszczenia i akurat jak będę czyścić soneta, to opowiadam wam o szczotkach. Moja ulubiona, taka, która... No, nie tyle co chodzi o czyszczenie z nią, tylko chodzi o to, że ona bardzo ładnie nabłyszcza konia. Nie wiem, czy to jest chyba w ogóle królicza sierść tutaj, ale nie jestem pewna. Jakaś sierść jest na pewno tutaj. To jest końskie włosie po bokach i to jest szczotka z Haasa, Diva Made in Germany. Po prostu sobie zobaczcie i jeśli macie taki problem, że konie się na przykład mocno kurzą i ciężko jest to wyczyścić, to żeby tak ładnie nabłyszczyć konia właśnie przed zawodami na przykład, czy przed sesją zdjęciową, to ta szczotka jest naprawdę boska i robi świetną robotę. Na kolejnym miejscu po prostu daję Magic Brusha, tego o najzwyklejszego, miękki i twardszy troszkę, medium i soft, i to jest mój top 2, trzeciej nie mam. Właśnie wyczyściłam sonetę, też przejechałam go tą szczotką, którą mówiłam, tą polerującą i zobaczcie, już teraz widać, nie czyściłam go jakoś idealnie, tylko po prostu szybko przejechałam, wyczyściłam te zaklejki i tak dalej, ale no już się ładnie błyszczy. Teraz wyjdziemy na słońce, zobaczymy, jak to będzie wyglądało na słońcu, ale naprawdę dla mnie to jest top szczotka w ogóle po goleniu. Jeśli na przykład nawet się ugoli niezbyt czystego konia, w sensie, no wiecie, no musi być jakokolwiek czysty, ale taki, wiecie, nie wypolerowany do ideału, nie umyty, to i tak, jeśli weźmiecie, użyjecie tą szczotkę, to koń będzie się błyszczył jak milion dolarów. I wcale nie mam współpracy z nimi, a mogłabym mieć za takie dobre szczotki. A tak wygląda sonet po tej szczotce na słoneczku. No nie wiem, dla mnie to jest w ogóle wow. I to zobaczcie po prostu, no tutaj nawet widać, że ja nie do końca go doczyściłam. A ona tak ładnie poleruje właśnie te włosy, że no, jest top dla mnie. Top 3 sporty, to jeśli chodzi o takie, które uprawiałam, to na pierwszym miejscu jest jeździectwo oczywiście, na drugim tańce, taniec współczesny, kiedyś tańczyłam, jak byłam jeszcze na Ukrainie, jak mieszkałam. I na trzecim miejscu dam piłkę ręczną, bo przez 3 miesiące byłam bramkarką. Znaczy byłam na treningach bramkarskich
i byłam tam tylko dlatego, że mój ojciec był trenerem i stwierdził, że będę się nadawać na bramkarkę, bo byłam bardzo rozciągnięta po tych tańcach. No ale szło mi nawet spoko, tylko kurczę, byłam później cała w siniakach od tych piłek i wszystko było w kleju, bo w piłce ręcznej się używa kleju do rąk, żeby piłka się trzymała. Także zrezygnowałam, ja też wtedy jeździłam na koniach, jednocześnie byłam na tych treningach i po prostu na nic nie miałam jeszcze więcej czasu. A jeśli bierzemy pod uwagę sporty, których nie uprawiałam, to bardzo mi się podoba akrobatyka, łyżwiarstwo figurowe i nie wiem, może pływanie jakieś czy coś, bo w sumie jestem osobą, która może spędzić w basenie 24 godziny z rzędu. Jeździć na zawody, startować i wygrywać, spać i jeść bardzo dobre jedzenie, najlepiej włoskie albo sushi. Dzięki, Sonetę. Na pierwszym miejscu będą sushi z węgorzem. Węgorz to jest moja normalnie ulubiona ryba. Ja ogólnie nie jestem jakoś bardzo mięsożerna, w sensie nie jestem wege ani nic, ale nie przepadam za mięsami. Jakby zjem, ale nie jest to top dla mnie jedzenie. Ale na przykład właśnie ryby, owoce morza i tak dalej, to jest dla mnie top. Na drugim miejscu jest to risotto z owocami morza. Uwielbiam. I na trzecim miejscu to są ravioli ze szpinakiem i rucolą. Nie, i ricotą to się nazywa. To jest ser ricotta, a nie rucola. To są top 3. Sushi, risotto i ravioli. Top 3 firmy siodeł, to na pierwsze miejsce dam CWD. Nigdy nie jeździłam, ale bardzo dużo osób je poleca. Nieraz miałam do czynienia z tym siodłem, jakby jak siodłam konie czy cokolwiek. I to jest jednak moje takie małe marzenie, ale nie stać mnie na CWD 2GS. Drugie to są DevoCool. To takie jednoterlicowe, to w takich akurat miałam okazję jeździć i naprawdę są bardzo wygodne, nawet w użytku, w jeździe i w ogóle. A trzecie to w sumie chyba może Prestige bym dała, ale też nie każdy i zależy jaki, no ale też jeździłam w Prestiżach i też było mi bardzo wygodnie. Chodź Sonet, idziemy dalej. Rambo Miklem Competition Bridle, Rambo Miklem jakieś inne, Rambo Miklem. To są dla mnie najlepsze w ogóle ogłowie, uwielbiam je od zawsze, jak jeszcze nie miałam, to mi się one bardzo podobały. Kiedyś założyłam raz na Sonet, spróbować od koleżanki i dla niego to był w ogóle top ogłowie. Najlepiej w nim chodzi, pomijając ogólnie sprawę wędzideł, nie, ale ogłowie dla niego jest najlepsze. A resztę po prostu nawet nie mam porównania, bo na początku kupiłam jakieś zwykłe z neta, takie typowo najzwyklejsze ogłowie polskie, takie wiecie, z nachrapnikiem i skośnikiem, ale jak spróbowałam Rambo, to się po prostu zakochałam i nawet nie mam zamiaru na razie nic innego szukać i próbować. Marzą mi się teraz Ego 7, bo bardzo dużo osób ma je w stajni i wszystkim one się podobają, wszyscy je polecają, ale na razie stwierdziłam, że w sumie nie ma sensu chyba w tej chwili teraz inwestować w nie, bo i tak nie mam jak pojechać na zawody, a i tak bym w domu nie jeździła w tych Ego, tylko w tych moich zwykłych, tanich... Czemu chciałam powiedzieć po rosyjsku słowo? Dobra, nieważne. Ale no po prostu ja mam z Felixa Buchlera właśnie też teraz i w sumie też mogę je polecić, tylko trzeba dopasować dobrze rozmiar i liczyć się z tym, że możliwe, że trzeba będzie wymienić zamek. No i słyszałam ogólnie dobre opinie o Tatimi, ale nie mam jakoś bardzo o nich zdania, bo też w sumie nawet nigdy nie przymierzałam ich nawet, a Ego przymierzałam i też bardzo fajnie leżały na mnie. Top 3 niejeździeckie influ, no to na pierwszym miejscu jest zdecydowanie Budda, na drugim miejscu mogłabym dać Reziego, a na trzecim chyba bym dała po prostu całą ekipę Łuka Dzik. Audi, Bugatti i Koenigsegg. WKKW, skoki przez przeszkody,
No nie wiem, co dać. Może niech będzie ujeżdżenie, chociaż najmniej lubię to z tych wszystkich dyscyplin WKKW obecnych, ale nic innego w sumie nie próbowałam. Ani wyścigów, ani jakiś, jak to się nazywa, westernu, czy tego working equitation też nie próbowałam, także no tyle co jeździłam, tyle mogę ułożyć na top 3. Na pewno na pierwszym miejscu jest WKKW, czyli cross ogólnie najbardziej. Na pierwszym miejscu są konie, na drugim miejscu są koty, a na trzecim miejscu... No, psy to takie trochę banalne, w sensie ja jedynego psa, jakiego lubię, to tego, co my mamy w domu, tego Goldena, co pokazywałam kiedyś wam, ale chyba bardziej przepadam za jakimiś fretkami czy innymi dziwnymi gryzaniami, szynszelami. Jakoś tak. Z tych moich czapraków to na pierwszym miejscu dam ten, co ostatnio kupiłam, fioletowy z Dynamic ze Skadrona. Ten błyszczący Sparkle coś tam. Na drugim niech będzie Kentucky, ten mój granatowy Glitterstone. I na trzecie miejsce może bym dała ten taki też ze Skadrona, fioletowy, tylko z tej kolekcji Glitter Mesh. Ten, co kiedyś odkupiłam od Marty, to no chyba takie top 3. Dwa oczywiście fioletowe, no bo to jest mój ulubiony kolor. I ten granatowy, chociaż nie, zamiast tego granatowego, tego purpla, tego Glitter Mesha, bym dała chyba ten Deep Type brązowy ze Skadrona z poprzedniej kolekcji. Tego. My już pochodziliśmy, teraz stoimy sobie na trawce i trochę robimy zapasy trawy do żołądka, a później idziemy do boksu i Sanecik dostanie meszyk, ten nowy, znaczy ten inny, który spróbuję sobie pierwszy raz. A w ogóle chcę wam pokazać jego nóżkę, tą co miał badaną, USG, bo już zaczęła, prawie że zarosła w sumie sierścią w tym miejscu, gdzie była wygolona, ale jeszcze dalej widać trochę tą łysinę. O, widać tutaj, po lewej stronie jest to, co ja goliłam i już zdążyło zarosnąć, a po prawej to, co golili w klinice i tak ciągnie się aż po nadgarstek. No, ale już coraz lepiej to wygląda. Mam nadzieję, że w klinice pan doktor powie, że wszystko się dobrze goi, a do kliniki jedziemy na początku sierpnia. W ogóle, jako że teraz nie mogę nagrywać filmików z treningów, z zawodów i różnych takich rzeczy, to mam do was prośbę, żebyście napisali w komentarzach albo mi na priv, na przykład na Instagramie, jakie filmiki byście chcieli widzieć u mnie na kanale. Może jakieś macie pomysły, na które w sumie nie wpadłam, bo w sumie to wy jesteście widzami i to dla was nagrywam. Wiem, że na pewno muszę nagrać w końcu filmik z czyszczenia paki, ale po prostu muszę się zebrać do tego i mieć też osobę, która to nagra. A też, żeby w tym momencie nie było tłumów na stajni, żeby nie przerywać co chwilę nagrywania i żeby nie przeszkadzać też innym, bo będę musiała rozpakować tę całą pakę, także musi się złożyć to wszystko w jedno. To na pewno muszę nagrać, ale takie inne filmiki to jeszcze myślałam o ponownym testu smaku Soneta, jakieś nowe, różne inne owocki mu przynieść. No i w sumie na razie nie mam w ogóle takich pomysłów, mam jakieś po prostu teraz załamanie pomysłowe przez to, że nie mam konia do jazdy, trzeba go lecieć i tak dalej. Także byłabym wam bardzo wdzięczna za jakieś pomysły w komentarzach, żebyście też mogli zadecydować, w którą stronę potoczy się w ogóle content na tym kanale. Przyszliśmy do stajni, zdjęłam mu kantar i maskę z myślą, że ma wejść sobie do boksu, a ten sobie stoi i nie wiem, jakby nie ogarnia, co ja od niego chcę. Chodź, idziemy do boksu, chodź. Chodź, chodź. No chodź. Chodź tu. Nie tam. Znaczy ty nawet tam nie chcesz iść. Jakiś mamy sposób na uwiąz. O, zadziałało. Zostawiam go się napić, idę sama po meszyk i zaraz mu zapodam. Dodałam troszeczkę zimnej wody i jest teraz idealnie taki lekko cieplutki.
fajnie zrobiony. Widać trochę te siemię liane, które sama dodawałam. Nie mam pewności faktycznie, czy jest tu to siemię, czy nie ma, ale ekstra siemię na pewno nie zaszkodzi. Myszek już pod boksem. Otwieram drzwi. Daję myszek i testujemy. Wydaje mi się, że mu smakuje. Siorbie ładnie zupkę. I nie marudzi, to najważniejsze. Myszek Sonecikowi zdecydowanie posmakował. Wszystko sobie zjadł, zostawił tylko jakieś resztki. Nawet zostawił ślady na później pewnie na ścianie boksu. Teraz wcina sobie sianko i gdzieś za godzinkę dostanie obiadek. Ja go już zostawiam w boksie, bo jest bardzo gorąco na dworze i zaczęło mocno parzyć słońce. Akurat jak byliśmy na trawie, także stwierdziłam, że lepiej będzie mu w chłodnej stajence teraz. Także zostawiam sonecika, idę umyć wiaderko i będę zwijać do domku. Rasy koni, no to na pierwszą dam rasę Sonetę Wielkopolską, na drugą chyba Fullbluta i na trzecią może Hanowerską, ale jakoś tak najwięcej miałam do czynienia z takimi właśnie Wielkopolakami albo Małopolakami i Fullblutami, także no takie dwie pierwsze to jest zdecydowany top. Szczerze to nie jeździłam na żadnym z tych koni, nie wiem nawet jakie one są. I jedynie kogo mogę wymienić to jest Boss, Machur i chyba Histamina ona się nazywa, ale nie mam pewności. No ale nie mogę zrobić top 3, bo po prostu nawet nie znam innych, nie wiem jak one chodzą, nigdy na nich nie jeździłam, także nie mogę ułożyć topki z tych koni, ale Boss ma fajny nos, miękki. Mój chłopak uwielbia go popkać w nos w boksie. Ja właśnie już odpaliłam samochód, czekam aż się troszeczkę nagrzeje, bo dopiero jest 70 stopni i żeby trochę się ochłodził w środku, bo jest to duchota niezła. No ale nie otwieram drzwi, bo zaraz muchy mi się zlecą, a ja nie lubię jak mi tu latają, jak jeżdżę autem. I niezbyt mi się chce jechać na tą myjkę, co mówiłam na samym początku. Może innym razem, może jutro. Jadę do domu. Będę się zbierać, bo jeszcze dzisiaj jadę do Legnicy, a jutro mam fryzjera i ścinam włosy. Pamiętajcie, aby napisać w komentarzach, jakie filmy byście chcieli widzieć na moim kanale i w którą stronę potoczy się content ogólnie tutaj. No i zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarze i co, widzimy się w następnym odcinku. Pa, pa, miłego dnia! Dobra, jednak dojechałam i myję właśnie samochód, także... okłamałam was z tym, że jednak nie pojadę. Stwierdziłam, że dobra, mam po drodze tą myjkę i muszę zajechać w końcu, bo to jest tragedia, jak ona jest była brudna. Jak ona była brudna. Teraz jest piękna, czysta, błyszcząca, nabłyszczona, także... Także jest wyczyszczona w końcu, umyta. Musiałam się z wami tym pochwalić, bo... ojej, co to? No teraz dopiero jest wyczyszczona. Musiałam się z wami tym pochwalić, bo rzadko dochodzi u mnie do takiego momentu w życiu, kiedy sama z siebie pojadę umyć samochód. Ostatnio. Rok temu lubiłam myć samochód, ale teraz jakoś mam taki, nie wiem, brak chęci. Ale powiem wam, że ta myjka z Karchera jest zarąbista. Jeszcze nie byłam na takiej fajnej myjce jak ta. No a teraz już faktycznie pa, pa!